Ani pan, ani kandydat PSL dla prezydenta nie, jest, nie jesteście posłami, w związku z tym nie będziecie głosować, ale pan jest członkiem rządu, więc rozumiem, że opowiedział się pan za ustawą o in vitro, czyli popełnił pan grzech ciężki, nie może pan już do komunii przystępować. I co będzie? Święta się zbliżają. Po pierwsze, uważam, że wiele tego, moich że poprawek... Prezydium wierzę, że wiele moich poprawek, które zgłaszałem w trakcie konsultacji międzyresortowych, takich jak ochrona zarodków, zakaz niszczenia zarodków, zakaz wyboru płci, cech fenotypowych, eksperymentów, wzmocnienie ochrony dziennej. Nadanie podmiotowości całej ustawie. W ogóle nazwa ustawy jest dużo lepsza niż te, które kiedyś były proponowane o przeszczepie tkanych, tu jest o leczeniu niepłodności. Ona oddaje. Myśli pan, że to zmniejsza ciężar grzechu, jaki Nie, pan popełnia? Naprawdę spokojnie jest teraz dobry czas do refleksji, do zadumy. Jesteśmy jeszcze w okresie wielkiego postu. Ja czuję spełnienie. I wobec swojego sumienia, zgłaszając te, te uwagi, ale też wobec swoich doświadczeń medycznych, tej wiedzy medycznej, którą dysponuję, nie mam tutaj obaw. I zagłosowałby pan za tym projektem? Jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, to zniesie wolną Amerykankę, która dzisiaj funkcjonuje. Czy dzisiejszy stan jest dobry? Czy dzisiejszy stan powoduje, że chronimy zarodki, że nie ma możliwości przeprowadzania eksperymentu, że nie ma handlu na zarodkach? Nie. Ten dzisiejszy stan daje zupełną nieograniczoną, bezkarną, czyli źle rozumianą wolność w tym zakresie. A i warto wprowadzić zasady i reguły, które dają szansę na to, żeby ten proces był. Proces zapłodnienia pozaustrojowego był elementem leczenia, nie pierwszym z wyboru, bo najpierw jest mocna diagnostyka, leczenie farmakologiczne, chirurgiczne dopiero na ostatnim etapie jest procedura in vitro ale zakazuje sprzedaży zarodków, daje kary są przewidziane kary w kodeksie karnym za procedury niezgodne za tworzenie różnych przestęp przestępczych działań, Jak jeżeli ta ustawa wejdzie w życie. Dziś mamy do czynienia z zupełną... E, no to wiemy, że mamy do czynienia z, z, z wolnym stanem, Mam wrażenie, że który jest, jest nie do przyjęcia. broni tego stanu rzeczy. Na pewno ta ustawa, która została przedstawiona, jest lepsza niż to, co się dzieje dzisiaj. Jest pewnym rodzajem kompromisem. Ja też nie, nie zawarłem tam wszystkich swoich e, e, wartości czy przekonań, bo nie zawsze jest to możliwe. Też wychodziła w zupełnie innym kształcie. Było więcej zarodków. E, nie było tak mocnych zapisów o ochronie dziecka. Były inne zapisy dotyczące... E, nie było tak precyzyjnie sformułowany zakaz niszczenia zarodków. Więc uległa ona zmianie na dużo lepszą, warto ją przepracować w Sejmie, i to rozwiązanie jest lepsze niż dzisiejszy stan prawny. No